Witam cię serdecznie, z tej strony Marcin. Zaczynamy pierwsze zadanie z matury trudnej z nowej ery, z poziomu rozszerzonego. W pierwszym zadaniu mamy logarytmy i moim zdaniem nie jest to aż takie ciężkie zadanie, zresztą przekonajcie się sami, ponieważ wystarczy stosować tylko i wyłącznie twierdzenie o zmianie podstaw logarytmu. Dane są liczby a równe logarytm podstawie 3 z 5, b równa się logarytm podstawie 5 z 7 i c równa się logarytm podstawie 7 z 3. Mam policzyć iloczyn a razy b razy c, tak? Ile jest? No to skoro mam policzyć iloczyn a razy b razy c, no to zamiast oczywiście a podstawiamy sobie logarytm o podstawie 3 z 5. To piszemy logarytm o podstawie 3 z 5 razy liczba b, czyli logarytm o podstawie 5 z 7. No i liczba c, czyli logarytm o podstawie 7 z 3. I teraz tak, ile to będzie równe i co z tym będziemy robić? Ponieważ tutaj jest w podstawie 5 w środku, to ja sobie ten logarytm w środku po prostu przepiszę. Ok? A teraz co zrobię z tymi dwoma logarytmami, tym i tym? Zmienimy podstawy logarytmu. Ja podstawy logarytmu oczywiście będę chciał zmienić sobie na piąteczki, czyli w liczniku się pojawi logarytm o podstawie 5 i tu też się pojawi logarytm o podstawie 5. Tak? Teraz to przekształcamy. I teraz, ponieważ piątka jest wyżej, to piątka ląduje tu. Ponieważ trójka jest niżej, to trójka ląduje tu. Dokładnie tak samo przekształcimy sobie ten trzeci logarytm. Czyli też będę chciał mieć logarytmy o podstawie 5. No i logarytm o podstawie 5. I teraz, trójka wyżej, więc trójka do licznika. Siódemka niżej, więc siódemka do mianownika. Oczywiście pamiętamy, że tu wszędzie jest mnożenie. Skoro wszędzie jest mnożenie, to oczywiście logarytm o podstawie 5 z 3 mogę skrócić z logarytmem o podstawie 5 z 3, a logarytm o podstawie 5 z 7 mogę skrócić z logarytmem o podstawie 5 z 7. Co otrzymujemy? Aha, jak się skraca, to oczywiście tu 1, tu 1, no i tu 1, tu 1. Otrzymujemy taki tylko logarytm, ale to oczywiście logarytm o podstawie 5 z 5 to również jest równe 1. Czyli mamy 1 przez 1 to jest 1, razy 1 to jest 1 i razy 1 przez 1 to jest 1. Więc ogólnie rzecz biorąc wszystko jest 1, czyli poprawna odpowiedź to jest odpowiedź A. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, śmiało pisz je w komentarzach. Jeżeli podoba Ci się to, co robię, też możesz napisać w komentarzach i dać łapkę w górę. A ja zmykam do kolejnego, drugiego zadania. Cześć! Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematykaspasją.pl.